10 największych skandali korupcyjnych. Materiał oparty na money.pl Zaznaczam, polskie akcenty umieściłem jako wisienkę na torcie, czyli 4 miejsca na końcu filmu. Siemens, międzynarodowy koncern z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. Główne siedziby przedsiębiorstwa znajdują się w Monachium i w Berlinie. Ogólnie firma ma niezbyt chwalebną historię, gdyż ściśle współpracowała z Hitlerem, produkując pociski V1 i V2, a do tego zatrudniała do niewolniczej pracy więźniów obozów koncentracyjnych. Siemens ma na swoim koncie wiele skandali korupcyjnych. Otóż ta firma przykupiła urzędników i polityków, którzy w różnych krajach decydowali o podpisaniu kontraktów na inwestycje infrastrukturalne, dzięki czemu miała zapewnione zwycięstwo w przetargach. Do korumpowanych należał m.in. argentyński prezydent Carlos Menem. Kara za te działania wynosiła 1,5 miliarda dolarów. Filia firmy Siemens przyznała się, że w latach 2004-2006 płaciła łapówki wysokiej rangi przedstawicielom państwowej rosyjskiej spółki gazowej. Według szwajcarskiej prokuratury w zamian za łapówki zdobyła kontrakty na dostawy turbin gazowych potrzebnych przy budowie gazociągu Yamaha Europa. Po zawarciu ugody na zamknięcie śledztwa firma zapłaciła 136 tysięcy dolarów grzywny w formie dotacji dla Czerwonego Krzyża. KBR. Kolejnym łapówkarskim rekordem jest sprawa KBR, spółki koncernu Haliburton, jednej z największych na świecie firm poszukiwania, wydobycia i transportu ropy oraz gazu ziemnego. KBR przez co najmniej 10 lat korumpowało najwyższe władze Nigerii w zamian za intratne umowy przy budowie infrastruktury tego kraju na zdobywanie przychylności miejscowych notabli koncern wydał minimum 182 miliony dolarów. Zyskał miliardowe kontrakty. Kara za tego typu praktyki była surowa. Koncern w ramach ugody zapłacił 579 milionów dolarów grzywny. BAE Systems, wielonarodowy koncern przemysłu zbrojeniowego i lotniczego powstały 30 listopada 1999 roku z połączenia British Aerospace i Marconi Electronic Systems. Do swoich rynków macierzysty koncern zalicza Australię, Arabię Saudyjską, Republikę Południowej Afryki, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, gdzie powstaje większość technologii koncernu. Otóż BAE przekazał wielomilionowe łapówki urzędnikom Arabii Saudyjskiej, Czech i Węgier za zdobycie kontraktów na dostawy samolotów. Początkowo przedstawiciele BAE Systems odrzucali oskarżenia. Z biegiem czasu zdecydowano się jednak na wypłatę odszkodowanie dla uniknięcia procesów. Total, francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, którego działalność obejmuje wydobycie i przeróbkę ropy naftowej i gazu ziemnego, także ich transport, dystrybucję i marketing. Total jest także producentem wyrobów chemicznych. Firma nieuczciwie zdobyła kontrakty w Iranie. Według dochodzenia gigant na łapówki służące w zdobyciu lukratywnych kontraktów na irańskim rynku ropy i gazu wydał około 60 milionów dolarów. Francuzi zgodzili się na ugodę pozasądową, w ramach której wypłacą 390%. 98 milionów dolarów. Royal Deutsch Shell, brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny zajmujący się wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą. Firmie zarzuca się finansowanie wojen domowych, handel bronią, współpracę z reżimami wojskowymi oraz niszczenie środowiska naturalnego. Shell należy do grona firm, które osiągnęły zyski na wojnie w Iraku. Koncern otrzymał tam licencję na wydobycie. Firma została również oskarżona o wypłacanie tysięcy. Łapówek urzędnikom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej w imieniu klientów z branży naftowej i gazowej. Sprawa zakończyła się ugodą, w wyniku której Shell wypłacił 236 milionów dolarów. Daimler, niemiecki producent samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Na firmę spadły oskarżenia o wypłacanie łapówek za kontrakty w 22 państwach świata. Pieniądze z ekstra kont dostawać mieli urzędnicy m.in. w Rosji, Chinach, Turcji, Nigerii, Austrii, na Węgrzech i Łotwie. Milionowe łapówki załatwiały kontrakty na dostawy samochodów Daimlera, czasem po zawyżonych cenach. Daimler w ramach ugody zapłacił 185 milionów dolarów. Afera korupcyjna w Tarnobrzegu. Grzegorz Kiełba, prezydent Tarnobrzegu, zatrzymany został niedługo po tym, jak przyjął 20 tysięcy złotych korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego, który to nie jest... Kompetencją prezydenta miasta. W związku z oskarżeniami, Dariusz Kołek złożył do władz podkarpackiego regionu Platformy Obywatelskiej wniosek o zawieszenie jego członkostwa w Platformie Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia sprawy. Afera korupcyjna w polskiej piłce nożnej. Medialne określenie nieprawidłowości i przestępstw popełnianych przez sędziów piłkarskich, piłkarzy, trenerów, działaczy klubowych i działaczy związkowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej i okręgowych związkach piłkarskich związanych z pozasportowym wpływem na przebieg rozgrywek ligowych i pucharowych piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Ściganie takich działań przez organy wymiaru sprawiedliwości stało się możliwe po wprowadzeniu z dnia 1 lipca 2003 roku do kodeksu karnego przestępstwa tzw. przekupstwa sportowego. Naprawdę wiele dziwnych rzeczy tam się działo, cały czas w tej sferze przestępczej działały MKS Polar, Arka Gdynia, Korona Kielce, Górnik Łęczna, naprawdę cyrk totalny, ale to nie temat na ten odcinek, jeśli chcecie to zrobię oddzielną dyszkę o największych aferach korupcyjnych w polskiej piłce nożnej i wtedy omówimy konkretne wydarzenia, które mają związek właśnie z aferą korupcyjną w polskiej piłce nożnej, także czekam na wasze komentarze, dajcie znać czy taki pomysł wam się podoba. Afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Nieprawidłowości popełniane przy zwracaniu nieruchomości w drodze reprywatyzacji po upadku PRL. O sprawie zrobiło się głośno w mediach ze sprawą wybuchłego pod koniec sierpnia 2016 roku skandalu korupcyjnego, który stał się bezpośrednią przyczyną utworzenia Komisji Weryfikacyjnej. W 1990 roku po upadku PRL rozpoczął się proces reprywatyzacji warszawskich nieruchomości przejętych na podstawie tzw. dekretu Bieruta, w wyniku którego zwrócono ich 4157. Za prezydentury Hanna Gronkiewicz-Wald Częstotliwość zwracania nieruchomości zwiększyła się ze 130 do około 200 nieruchomości rocznie. Na przypadki nadużyć podczas procesu reprywatyzacji uwagę początkowo zwracali niektórzy politycy. Planuję przygotować na ten temat obszerny materiał na kanale Światowa Historia. Przedstawi historię reprywatyzacji w Warszawie, także dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć taki odcinek. Afera Rewina. Potoczna nazwa jednego z największych lekczy niewyjaśnionych do końca skandali korupcyjnych III Rzeczypospolitej. Skandal wybuchł na tle propozycji korupcyjnej, którą Lew Rywin złożył Adamowi Michnikowi 22 lipca 2002 roku. Jako pierwsi opisali aferę na początku września 2002 roku w tygodniku Wprost w rubryce Z życia koalicji Robert Mazurek i Igor Zalewski, jednak ich publikacja pozostała bez echa. ówczesny minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk, pytany przez Monikę Olejnik w programie nad .i. Czy zajął się doniesieniami prasowymi z wprost na temat korupcyjnych propozycji mających miejsce na styku polityki, biznesu i mediów? Zadeklarował pilne sprawdzenie całego zdarzenia, czego jednak nie uczynił. To zaniechanie było później wielokrotnie podnoszone przez parlamentarną opozycję jako dowód matactw ze strony prominentnych polityków SLD, chcących uniemożliwić rozwikłanie całej sprawy. Rozgłos aferze nadała dopiero publikacja 27 grudnia 2002 roku. W gazecie wyborczej artykułu Pawła Smoleńskiego pod tytułem Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika oraz upublicznienie stenogramu rozmowy między Adamem Michnikiem a Lwem Rywinem. Sąd skazał Lwa Rywina na dwa lata więzienia i 100 tysięcy złotych grzywny. Wyrok jest prawomocny. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Może chcecie, tak jak wspominałem, dyszkę na temat korupcji w polskiej piłce nożnej, takich 10 przykładów tej afery korupcyjnej, która była naprawdę niezła, i tak jak mówiłem, działy się tam naprawdę dziwne rzeczy, także myślę, że warto tym posłuchać. Zapraszam na kanał Światowa Historia, gdzie ostatni odcinek z tego co pamiętam, dotyczył WTC oraz Czegewary. I planuję, tak jak wspomniałem, zrobić obszerny materiał na temat. Tematy prywatyzacji w Warszawie, co myślę jest również całkiem atrakcyjnym tematem. Dzięki za zostanie do końca. Trzymajcie się. Cześć.